Przed Wami włoski odcinek. I co w tym włoskim odcinku nam zaprezentujecie? Oj, będzie dużo namiętności, będzie taniec też będzie, mam nadzieję. Dokładnie. W tym tygodniu już trzeba odpalić rakiety, słyszysz? Nie zostawiaj wszystkiego na koniec. Rumba to chyba dla Justyny taki z tych wszystkich tańców najbliższy chyba jej sercu, bo ja uważam, że najlepiej się czuję w tym tańcu tutaj na treningach. Nie tylko to, że pamięta kroki, to ja wiem. Wiedziałem to, tylko no, czasami tam coś nie działa, ale jakby emocjonalnie i uczuciowo feeling Justyny jest najbliższy jakby temu tańcu. Justyna, znasz kroki, wszystko jest okej, a potem na live'ach wychodzi, że raptem mają do ciebie pretensje o to, że nie robisz żadnych kroków tanecznych. Czy ty robisz to specjalnie, czy co? Nie, uwierzcie mi, że nie robię tego specjalnie. Nie dałoby się, chyba nawet, tak przynajmniej mi się wydaje, że nie dałoby się czegoś takiego zrobić specjalnie. No po prostu stres paraliżuje, także, ale walczę z tym, mam nadzieję, że będzie dobrze. W tym tygodniu robiliśmy takie treningi, że zapraszałem różne obce osoby do nas na salę, żeby Justyna oswajała się, żeby po prostu przełamywała i no, gdzieś tam też mentalnie dużo rozmawiamy, nie tylko kroki, ale dużo rozmawiamy, że w momencie, kiedy się myli, kiedy zapomina kroków, zatrzymujemy, rozmawiamy o tym, co się stało, co ją rozproszyło, no staramy się jakby dojść do tego, co jest przyczyną takiej zaćmy, ale to też jest fajne, wiesz, no to też jest niezwykłe doświadczenie w moim życiu i to też jest fajne, że musimy do jakichś nowych wniosków dochodzić, wiesz, ja zupełnie jestem w innej sytuacji, w nowej roli i to też mi po prostu uświadamia, że trzeba mieć duży dystans do tego programu i nie tak bardzo poważnie, jak ja zawsze poważnie do tego podchodziłem i tak na 120%. No właśnie i trochę cierpliwości chyba też Ciebie uczy, tak. Bo to Ty raczej taki jesteś niecierpliwym typem. Dużo cierpliwości.